Witam was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z polowania. Słuchajcie, dzisiaj znajdujemy się na nowym rezerwacie. Zobaczcie, wyjdę tutaj z szopy, pokażę wam już troszkę. Jesteśmy na świeżo otwartym rezerwacie na Mississippi. Tutaj są dosyć ciekawe gatunki zwierząt. Są czarne niedźwiedzie, dzikie świnie, jelenie wirgilijskie, aligatory amerykańskie, przepiórki, szopy, pracze, króliki wschodnie, indyki i szare lisy. Także zabawy trochę będzie. Będą jakieś nowe gatunki zwierząt do obejrzenia. O, zobaczcie, już się coś odzywa. Jakiś szop pracz tam się trze na nas. No i postaram się tutaj jakieś fajne momenty dla was uchwycić. Postaram się też tak, żeby nie było jakiegoś przedłużania czy coś. Nagram dla was momenty, gdzie znajduję jakąś zwierzynę czy coś. Zobaczcie, mamy tu jeszcze nową broń wraz z rezerwatem. To jest, pokażę wam może tak, Coolman. .22H. On jest na małą zwierzynę, bo na jakieś króliki, na jakieś lisy, to jest klasa zwierząt 1 do 2 bodajże. Także na małą zwierzynę tylko. No dobra, nie będziemy przedłużać. Wracam do was, jak znajdę coś ciekawego. Witajcie, widzowie. Zobaczcie, co wypatrzyłam. Dwa mulaki białogonowe. Jeden samiec tylko. I malutki, no ale... ale zawsze coś. Tylko jak tam ja przejdę później na drugą stronę? Myślę, że aż tutaj będę musiała iść. No ale trudno, dobra. Najwyżej sobie zaznaczymy na mapce. I później zbiorę. W ogóle gdzieś tutaj w pobliżu jeszcze straszył mnie jakiś aligator, na mnie syczał. Ale nie byłam w stanie go wypatrzeć, chyba gdzieś sobie zanurkował w cholerkę. Dobra, strzelimy tego mulaczka. O, nawet dwa się udało. Ale tego to chyba jakoś licho trafiłam. Poprawka. No, teraz będzie dobrze. Dobra, widzowie. To ja do was wracam, jak znowu coś znajdę. Albo jak będziemy podnosić te mulaki. Widzowie, wypatrzyłam aligatora. Biegnie tam. Zobaczcie. Nie daruję. O cholera, biegnie na mnie. Chce mnie pożreć może. Nie pozwolimy mu. Chyba go dorwałam. To prawdopodobnie ten, co na mnie warczał. Czy tam syczał i straszył Janinkę. Zobaczcie, jaki gad. Jejku. Potężny jest. Jakie cholera ma kły. I się gapi. Dobra, zbieramy go. Prosto w kręgosłup. Fajny. Dobra, lecimy dalej. Biegłam w końcu tutaj do tych mulaków. Zobaczcie, tutaj już leży ta samica. A samiec gdzieś kawałek odbiegł. Ale to też nie jakoś daleko, bo żeśmy mu poprawili później. Dobra, sprawdźmy, jak samica dostała. Tutaj to nie było nawet już co poprawiać. A samiec? Może nam piesek trochę pomoże? Ale gdzieś tutaj... O, dobra, jest ślad. Jest ślad. Ale kurde, w organ nieżywotny. No to słabo. Aczkolwiek to i tak nie był jakiś... nie wiadomo jak duży egzemplarz. Tak naprawdę to chyba jednak z tej... z tej dolnej półki
bo to był chyba na pierwszym poziomie, czy niewielki bodajże. No, zobaczcie, to taki maluszek. O, coś się odezwało. Urucjon Virgiliski. To chyba ten lisek. Dobra, mamy samca. Licho trafiłam. Widzowie, zobaczcie, co zobaczyłam. To jest ten Urucjon bodajże. Cholera, nie widzę go. Uciekł. Uciekł, widziałam jak biegł. O tam. Co to tak się wydarło, mulak? Dobra, może go... A kurde, to też mulak. A gdzie Urucjon? Kurde, wele. Uciekł w krzaki. Mam tego Urucjona. Oj, już nie mam. O, mam. Chyba trafiłam. Trafiłam? Może i nie. Cholera bita. Przejdziemy się, zobaczymy. Ale myślę, że niestety mi lekko zeszło. O, ślady indyka. No indyka też byśmy mogli sobie znaleźć, bo to jest jakiś inny rodzaj. To jest jakiś wschodni indyk. Chętnie bym... O, oj, niedźwiedź jeszcze się drze. Cholera, dużo jest tutaj tych zwierząt. O, coś lesie. Czyli jednak wcześniej go trafiłam. Tylko jakoś licho chyba. Widzowie, teraz tutaj strzelam z tego sztucera nowego. Także to nie jest jakiś mocny, nie wiadomo co. Tylko to jest ta 22 zwykła. Tylko dźwięk ma jakiś taki, kurde, jak wcale 2-4-3. Dobra, podbiegniemy sobie, zobaczymy. Słuchajcie, w ogóle widzowie, możecie dać znać, co sądzicie o tym rezerwacie. Aczkolwiek mi to on w sumie tak średnio się podoba, z racji na to, że tutaj cały czas ten deszcz leje. Leje deszcz, pieruny, tłuko. To nie mój klimat, bo mnie to wkurwia. Ja nie lubię, jak deszcz pada, wolę, jak słońce świeci. Dlatego dużo bardziej lubię polować na przykład na sawannie. Sawanna to jest taki boży, ciepły rezerwat, a tutaj to cholera, ta pogoda. To tylko aligatorom się podoba. Kurde, wydaje mi się, że przesadziłam strzelając z tej 22 do tego Urucjona. On jest za twardy kamień, żeby z takiego strzelać. Z 2-4-3 powinnam walić i się nie zastanawiać. O, indyk. Indyk drze mordę. O, widzę go, widzę. Widzę tłukę. I po nim. Nie po nim, ucieka. Cholera jasna, i to się człowiek ma nie denerwować. Jak to się ma człowiek nie denerwować, jak to wszystko przeciwko Janince. Akcja antyjaninkowa. Nie, dobra, zdech. Padł. O, tamten Urucjon też padł. Zaraz zobaczymy. Ale najpierw tego indyka. Zobaczcie, jaki piękny. Chodź tu i pieseł, robimy zdjęcie. Raz, dwa, osiem. Chodź. Chodź szybko. I siadaj. Siadaj. Siadaj, cholera. Jaki on dzisiaj nieposłuszny, widzowie. To aż człowieka trzęsie. Dobre zdjęcie jest. Podnosimy. Ale luks. Ładny. Dobra, wypychamy. Będzie do naszej sali trofeów. Chodź, pieseł. Idziemy sprawdzić, co z Urucjonem. Ja nie wiem, czy ja to dobrze mówię. Nie jestem, co to za zwierzę, nie wiem.
Ale ładny też. Piękny. Samica. Ale nie trafiłam w żaden organ żywotny. Zobaczcie, to wygląda jak większy kot jakiś. Ładny, bardzo ładny. Dobra, zbieramy. Spójrzcie. Płynie gad cholerny. Warczał na mnie. Tu gdzieś jeszcze po lewej stronie jakiś warczał. Po lewej i tu przed nami. Nie, tam to kamień. Ale tam cholera płynie. Zobaczcie. Potężny, ale bardzo, bardzo daleko. Stąd nie trafię. Nie ma opcji. W ogóle w końcu przestał padać ten cholerny deszcz. Ja już dostaję depresji od tej lichej pogody. Naprawdę i się tylko denerwuję. O, warczy! Warczy na mnie znowu. Kurde, jakie to są robaki niedobre. Dobra, strzelę, spróbuję, może trafi. Trafiłam! Powiedzcie, że trafiłam. A przez wodę to już nie trafię. Dobra, ale mam nadzieję. Mam nadzieję, że dostał. Wiecie co, widzowie? Chyba nie trafiłam tamtego dziada. Bo szukam go i szukam i znaleźć nie mogę. Ale tu już kolejny zaczął na mnie warczyć, zobaczcie. Warczy i warczy. A ten gdzieś tu, do niego strzelałam. Ale nie mogę nic znaleźć, żadnego śladu ani nic. Spróbujemy może tego trafić. Ale cholera, jak on płynie, to weź i go traf. Trafiłam. A tu patam. Chyba nie. Cholera, wkurzają mnie te aligatory. Chowają się pod wodą i się nie da. Się nie da trafić. Dobra, teraz to już go dorwę, zobaczcie. Dorwę go prosto w paszczę. O cholera, nie trafiłam. Teraz trafiłam. Teraz też. O, ale się zdenerwowałam. Chciałam mu prosto w ryj. A on zamknął, schował i dobra. No ale chyba kaput będzie. Co, czy nie? Nie, naprawdę. Ja tych aligatorów nie trafiam, ale powiem wam szczerze, mnie trafia szlak. Nie podoba mi się ten rezerwat, pada tu cały czas deszcz, aligatory mnie wkurwiają, ja się denerwuję. Nie chce mi się już tu polować. Widzowie, napiszcie wy, co sądzicie o tym rezerwacie, ale mnie wkurwia. Widzowie, aligator przede mną ucieka. Ucieka normalnie na łapach, do wody, zobaczcie. Widać go było przez chwilę. Oni się mnie boją. Boją się, że ich poskromię, cholera jasna. I uciekają. Mam ich dość, zamiast stoczyć ze mną walkę, to uciekają. Jak tchórze zwykłe. O kurde, a to co? Coś pożerli! Jeszcze pies warczy! Patrzcie, tu kolejne mięcho! Cholera jasna! Wiecie co? Stąd to trzeba się chyba zawijać w cholerę! Widzowie, zobaczcie, chodziłam sobie tutaj troszeczkę i znalazłam aligatora, którego wcześniej postrzeliliśmy. Patrzcie, dryfuje jak kłoda. Jakby go tu zebrać. Pójdziemy może z tamtej strony. I spróbujemy go jakoś podnieść. O, może tu przypłynie do nas. Kurde, bo tam jest za głęboko, ja się zaraz utopię. Albo mnie ugryzie w dupę jak inny.
Dobra, może go złapię. A, jeszcze. Dobra, mam. O, to jest ten, co go w łeb strzeliłam. To jest ten, co go strzeliłam w łeb. Co chciałam prosto w gębę, ale zamknął. Dobra. Mam już cholera dosyć. Nie wiem, widzowie, jak wy, ale mi już starczy wrażeń na dzisiaj. Naprawdę się już denerwuję od tych aligatorów. Oni nie umieją się bawić, chowają się pod wodę i uciekają. W ogóle nie chcą stoczyć bitwy z Janinko. Widzowie, napiszcie o tym, co sądzicie o tym rezerwacie. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapeczkę w górę. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Ci, co dotrwali do końca, proszę o napisanie hashtag aligator. A ja obiecuję, że przypnę wam serduszko. No i widzimy się w kolejnym odcineczku, jeżeli będziecie chcieli. Do widzenia, widzowie, pa, pa.